I dzień dobry, witam, zagrajmy dalej w Ishar 2, Messengers of Doom. Znajdujemy się na wyspie Olbara, jesteśmy odcięci od powrotu, ale nie do końca, bo można się zawsze teleportować. Tylko może teraz naprawdę pilnować, żeby Zeloranowi skończyła się już mana, bo wtedy nie będę mógł już tego przewrócić w żaden sposób, absolutnie żaden. Jakby co to... Grimzel może paraliżować. Oberwała. I uleczyła się sama. Czyli też trzeba będzie zygzakiem chodzić, tak? Może być. Kolejne przejście. Schody, no góry. O. A jest, teraz ładniejszy wystrój, dobrze. No przeszliśmy pewien fragment. Widzę, już kule tutaj u góry są. One są wszędzie. Czyli tutaj też będzie trzeba takim wężem przejść, tak? I tutaj jest już bezpiecznie. Okej. A, P, tak? P, dobrze. Bajha. Zobaczmy, czy nie ma ukrytego przejścia. Nie. Idziemy tu. Jakiś mroczny rycerz stoi. Nie może go sparaliżować, może da się go odwrócić? Tak. To jest nieumarły. Ten przeciwnik miał jakikolwiek sens? Chyba nie. Dużo zdrowia masz, Karornie. 200 aż. Ładnie. Ładnie uzbierał. AP. Dalej zapisujemy pod AP. Tutaj Grimzel ma 10, Grims ma 7. Całkiem możliwe, że Grims już nie dostanie kolejnego poziomu. Znaczy, żadnych czarów nowych. Może to będzie max, no co będzie go stać. No niestety ten czar jest niezbędny, bo nawet nasi najsilniejsi wojownicy bardzo mocno obrywali. Puste pomieszczenie z nożem. Zniszczmy go. Bajcha. Pinda głupia. Oj. Też jest nieumarła? Serio? To miejsce jest przeklęte, a nie mam czaru, który by zniósł to. I teraz Zubaran jest popieprzony. Ach, kurde. Egzorcyzm jest mi potrzebny. Co to? Nie można tego przyłączyć do drużyny, zresztą to by było dziwne. Nie można na to żadnego zaklęcia rzucić. Może gdzieś
będzie jakaś flaszka na przykład do znalezienia, trzeba będzie ją napełnić tą wodą z tej fontanny albo coś takiego. Dobra, zapamiętajmy na razie, że ta fontana tu jest. Nie posługuję się solucją jakby co, także nie wiem do czego to służy. A jeszcze na tym etapie gry twórcy przygotowali dla nas jakieś dziwne zagadki, jak widać. Bo nie ma takich wrogów podstawowych, na których by można nabyć trochę doświadczenia, żeby znieść klątwę z Ubarana, nie? Może będę się musiał wrócić na ten niższy poziom, gdzie chodziły szkielety i te wcześniejsze też gobliny. Mumie. Zmęczył się już? Źle. Spróbujmy czarami zabić. Dobra, zginęło. I odpoczynek w takim razie. Niestety nie mam wyjścia, musi być odpoczęty. Jeżeli cokolwiek chcemy zdziałać jeszcze dalej. Zobaczmy, czy na przykład przeklęty Zubaran, jaki będzie efekt posłużenia się tym mieczem u przeklętego Zubarana. Dobra, to się odnawia powoli. Zubaran się już cały odnowił. Karorn jeszcze się odnawia. Już. AP. I tutaj na przykład kurde widać, że w lewo jest droga, nie? Czemu tak wszystkie zestawy tekstur nie są rozwiązane? Też Grimsel oberwała, no dobrze. Czyli jest słabo i będzie słabo. Co to było? Jakaś wiedźma. Osłona. Pełna. Wydaje taki sam odgłos jak członek drużyny sparaliżowany. A chyba więc trzeba zrobić tam przy tej fontannie. Już chyba się skapnąłem. Wróćmy tam na chwilę. Odnowią się co prawda tym mumie przez to, ale nic nie szkodzi. Tak, tędy? Tak, tędy? I mamy ten róg cały przecież. To jednak nic nie dało. No dobra. A tego miecza też się nie da oczyścić w żaden sposób. Dziwne jest to, że jest akurat 5 białych grzybów. A żadnego już napoju nie ma. Takiego eliksiru fabularnego. Dobra, powrócę mumie. Tak, tak. Ale on mógł powracać, to nie jest problem. Jest.
Dostała niezbędne zaklęcie. I może mogła odczarować Zubarana. A co to? To jest witraż. W takim miejscu? Witraż z trupem. Atakowaniem witrażu nic nie daje, szkoda. W Eye of the Beholder 2 było to lepiej obsłużone, tam można było tłuc witraże. Dobrze, pójdziemy jeszcze do przodu, bo się Zubaran całkiem jeszcze dobrze czuje. A kurde. Całkiem spory ten labirynt, trzeba przyznać. Dobra, teraz będzie czas znowu odpocząć niestety. AP. Już mogę bezkarnie sobie zapisać, bo wiem, że Zubaran już jest zdrowy. No myślę. Klątwa została zrzucona. Wygląda, że Zelran też już nie nauczy żadnego nowego czaru, bo już by chyba miał, jeżeli miałby cokolwiek dostać nowego. Grimms też podejrzewam nie dostaje żadnych nowych zaklęć, a na pewno leveluje, tak jak wszyscy. Karor jako błędny rycerz dostał dwa zaklęcia, leczenie i tarczę. Tyle mu wystarczy dokładnie. Zresztą mam aż trzech teraz healerów, jakby nie patrzeć. AP. I idziemy dalej. Tutaj jeszcze po środku coś było, ale to chyba było zamknięte, tak? A nie, to są mumie kolejne. Czyli Zeloran mocno oberwał. Znaczy, Karor, chodzi mi o to, że pchy się szybko zmniejszyło mu. Zobaczmy, co tutaj będzie. Jest dźwignia, o. Dobrze, że tu poszedłem. Pomimo tego, że wiedziałem, że to się łączy właśnie z tym pomieszczeniem z witrażami. Znaczy, podejrzewałem. Tam były jedne drzwi takie na końcu korytarza, prawda? To tam chyba trzeba też się teraz udać, bo one były zamknięte. Jeszcze spójrzmy, czy tutaj coś jest. Dobra. Witraże i tutaj były te drzwi, tak? Tak, i są teraz otwarte. To idziemy. Przez nie. Więcej witraży. O, nie jesteśmy w podziemiach, na to wychodzi, tylko w jakiejś wieży. Czyżby to była druga twierdza Ishar? Może P już zostawiam w spokoju, teraz będzie Q. A Q. Map. Gdzie się znajduje w ogóle na mapie? Tutaj gdzieś. A tu jest jakiś zamek. Ciekawe, czy nasza kropka kiedykolwiek na tym zamku stanie. Pewnie nie. Kule? Góry są? One są wszędzie. Czyżby to było takie... To jest płyta jakaś naciskowa, dobra. I ona chyba otworzyła te drzwi.
O, wy. Można zrobić im tak, oczywiście. Wyglądają jak te wy z tego filmu o doradce z lat 20. I mamy kolejne drzwi. Kraty, znaczy się. Ej, dobra, otworzyłem kolejną płytę naciskową. Nie chcę tymi kulami obrywać jednak. I kolejne drzwi, które są zamknięte. A pewnie tutaj gdzieś będzie trzeba je otworzyć. Jak na razie jest to całkiem takie proste, tylko się dalej zastanawiam, po co ta fontanna to była. Dobra, przestańcie. I kolejny odpoczynek trzeba zrobić. Nie tym czarem. Tym. Żeby się przypadkiem nie pomylił, nie użył tego czasem. Wtedy musiałbym przeładować grę, bo przecież nie będę się wracał aż tyle. Czyżby kolejne się zaklęcie pojawiło u Grimsel? Druid, kurde, Grims. I to on chciał z tym Szandarem walczyć razem ze swoim bratem, tak? Grimlem, czy jak on tam miał? Czy Grizzlem? Nic dziwnego, że ich pokonali. Tak, dostałem znak zapytania. Dobrze. Aku. Idziemy dalej. Płyta. I teraz znowu ją wcisnę. To się zamknie. To jeszcze raz. I teraz powinno być otwarte. Jak się kurde okaże, że z tą fontanną trzeba było coś zrobić, a ja tego nie zrobiłem, trzeba będzie do niej wracać. To się zdenerwuje, ale chyba nie, chyba teraz już będzie wszystko takie proste. Podejrzane miejsce. I znowu dwie odnogi mamy. Jest kula u góry. Jest ucho, drzwi z uchem. Zostawmy te drzwi na razie. Ja już wiem, co trzeba tutaj zrobić oczywiście. Z tym uchem. Tu jest czarownik jakiś? Czy to jest... Chyba źle powiedział to, tak? Cholera, znowu się pomyliłem. No. Udało mi się. Ale co? Dobra, spróbujmy obdarować go czymś. Jest co, koleś, który mnie nie atakuje, co ciekawe. Może znowu habity tutaj będą potrzebne, ale raczej nie sądzę. To? To było w ogóle do czegoś potrzebne? Klucz komendanta. Że ten naszyjnik? Nie, ten naszyjnik chyba był tylko potrzebny, żeby... Nie wiem, właściwie do czego. Chyba, żeby wejść do klubu nocnego może, jako jeden też fragment. Te nawet nie wiem, do czego są. Może miecz chcesz, co? Nie? No dobra, spróbujemy te habity ubrać jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś to da. Zawsze mogę jeszcze dla próby go spróbować zabić.
i zobaczyć, co się stanie. Zostanę oczywiście należycie popieprzony, upuścił 500 sztuk złota i nic poza tym, także nie ma sensu go atakować. I zostawmy go na razie. I do następnego odcinka.